ciekawe, jak wygląda. No i wróciliśmy. Dwie laski podróżujące przez las. Prawie nagie. To bardzo niebezpieczne. Dobra. A jednak musimy iść. Dziwne. Pokazuje, że mam iść na ten... Mam skręcić w ten portal. Naprawdę? Nie sądziłem, że... No patrzcie, jakbym się nie ruszył, to pokazuje ten portal. Więc jednak to była dobra droga. Ja po prostu o tym nie wiedziałem. Jak zacząłem portal, z ciekawości kliknąłem, czy da się w niego wejść. A tu jednak się da wejść i to w dodatku jest to dobra droga. No dobra, zobaczmy, gdzie powinienem teraz iść. Temple of Mou. Raczej nie. Właśnie, co się będę męczył? Quest log. Board the airship in the Magane. Okej. Illumia Countryside. A ja stąd przyszedłem. The fuck? Gdzie mam iść? Gdzie powinienem pójść? Nie tu. Quest log. Tu mam jakieś poboczne questy. Dobrze, że jest ich mało. Dobra, może tak z ciekawości pójdziemy tutaj do Brightwater i zobaczymy, co nam pokaże ten wskaźnik na mapie, ten GPS nasz. I się dowiemy, dokąd tak naprawdę mamy pójść. No, tutaj mam jakieś obrazki, jak wykonać kombosy, ale to raczej łatwe rzeczy. No dobra, jesteśmy tutaj. I cóż nam pokaże nasz GPS? Jednak pokazuje, że mamy iść tam. Nie pokazuje nam na teleport. Więc może powinniśmy tak naprawdę tutaj przyjść. Okej, zmieńmy sobie postać. Tam, tara, tara. To jest fajna muzyczka, bardzo lubię tą muzyczkę. Oczywiście wiecie, zawsze do save'a lecę. Jak najszybciej do save'a. Uwielbiam zapisywać grę co chwilę. Taram, tam, tam. Okej, mamy iść tędy. Tutaj. I do lasu mamy znowu iść. I znowu będziemy w niebezpiecznym miejscu. Będziemy same we dwie w lesie. O nie. Co to będzie? O, widzę beczkę. Beczka, beczka. Beczka do rozbicia. Szybko, szybko. Pusta. No nie, czemu pusta? Nie lubię, kiedy beczka jest pusta. Powinno być w niej chociaż kilka monet dla mnie. Na jakąś nową broń. A? Kolejny koleś, co skupuje rzeczy. No tak, nie mam już nic do sprzedania. Mogłem jemu skóry sprzedać. Kurde. To pewnie on więcej kasy daje za skóry. God damn it. Ja wszystko sprzedałem do jednego kolesia. Fajnie. Dobra. No to lecimy cały czas za tą strzałką. Tu będzie wczytywanie. Czuję to. Nie ma wczytywania. Więc moje przeczucia jednak się myliły. Jednak się myliłem. O, kolejny save.
ale już nie będę z niego korzystał, bo to by było troszkę bez sensu. Dobra, tak szybko przebiegniemy, żeby nam żaden potwór nie wyskoczył. Okej. Udało się. No i tutaj już byliśmy. Co się dzieje? Już chyba wiem, gdzie powinienem pójść. O, potwory znowu. A macie. O nie. Dobra, jeszcze jeden. Koniec. Koniec walki. Poszło łatwo. No i co? Tu zaraz będzie ten teleport. Więc o co, come on. Okej, mamy tutaj jakiś cmentarz. Nie można wejść. I mamy też beczkę. Pusta. Nie no, po co stawiałem te beczki, jak są puste? Pełno jakieś trumny tutaj. What the fuck? No dobra. Tej beczki już nawet nie otwieram, bo i tak wiadomo, że pusta. O, małe wczytywanie. No i cóż tu będzie? Jakaś piła do cięcia drewna. Fajna konstrukcja. No i znów to samo. O nie, nie pozwólmy mu zaatakować. Ale ich załatwiłem. O, poczekam, aż się broń załaduje. Dalej, dalej, załaduj się. O, ale to był piękny cios. Dobra. Łatwo poszło. Okej, więc jednak nie mamy iść przez ten teleport. Coś się zbugowało, jednak mamy iść tutaj. Ale ja już tutaj widzę... Czemu? Przed chwilą ich załatwiłem i znowu to samo. Dziwne. Nawet tam przecież nie wchodziłem nigdzie, a oni tak po prostu sobie wyskoczyli znowu. Dobra, to jeszcze raz. Może trzech na raz się uda. Zobaczymy, może się jednak uda. No cóż, tylko dwóch, ale lepsze to niż nic. No gińcie wreszcie. Dobra, jeszcze jeden. Dobra. Ale go poskręcało i umarł. Poskręcało go i na koniec umarł. Okej. Zobaczmy, co jest w środku. Zamknięte, dobra. A, ja zapomniałem. A, ale jestem nubem. Nie mogę tego przesunąć przecież. Już się podjarałem, że tu Buki może wejść. Ale Buki tu nie może wejść, dopóki Tal tego nie przesunie. Zapiszę grę i tak pewnie na nowo wyjdą te potwory tam. Chociaż mam nadzieję, że nie wyjdą. Mam taką nadzieję. W sumie nadzieja matką głupich, ale damy radę. No i oczywiście to samo. Dobra, tym razem sobie Buki trochę pogramy. I Storm Kickiem ich trochę poskręcamy. O, tego trzeba załatwić. On jest na najbardziej niebezpieczny.
No i się skończyła, a była tak fajnie. Dobra. Okej, okay, kolejny raz je załatwiłem. Głupie potwory. Skin slave, you can't carry any more of those. Dobra. To patrzcie na takie coś. Oj. Dwa. To nie jest skin slave. What the fuck? Nie, to był skin slave chyba. Aż zobaczę. Skill slave. A nie, to jest healing slave. Skill slave. Aha, 5 tylko mogę mieć takich przy sobie. To jednak sobie użyjemy jednego. No i idziemy dalej. Na północ. O, jeszcze tu nie byłem. It is further than I have been without a guard too. We are bound to each other now. I will be your guard. Okej, okay, mamy ciekawe miejsce. Już chyba kojarzę to miejsce, już kiedyś grałem tutaj. Tu będzie Elko walczył z pająkiem, o ile się nie mylę. Ale to był taki spoiler. O ja. Zamknięte. Coś można dispelnąć? Takie, kurde, dziwne miejsce. Pełno maszyn. Chociaż tutaj tekstury im trochę nie wyszły. Jakiś skrzypie. Wszystko skrzypi jakoś dziwnie. Tu co, jakiś tryb wielki. Lol. Tu coś mamy. Ha, dobra. Junk, czyli to są takie zużyte rzeczy, nieprzydatne. Despite your title, princess, you're not as meek as many human women. Transcendia. Well, I guess I am learning from you, Pookie, but I'm no Shadani warrior yet. O, patrzcie, już widzę sekretne przejście. Widzę sekretne przejście. O, i skrzynka. Patrzcie, jak fajnie ukryta. I co my tu mamy? Orb of Vigor. Max HP plus 100. Okej, okay, ja nie wiem, komu rozdać te wszystkie te orby, te manamane. Po prostu nie wiem. Dobra, tu coś nam wyskoczy niedobrego. Ja już to czuję. Tak jak myślałem. Co tym razem? Wow! Dwugłowy zwierz. Smokopodobny coś. Plus małe żołnierze. Okej. Okay. O nie, chyba go nie trafię. Niedobrze. To jeszcze jedną kulkę puścimy. Dragon Balla. Ja tak. Kurde, wcale tak dużo mu nie zabiera. Co powiesz na to? Ole, oberwałem. To jeszcze raz. Mogę się uleczyć? Mogę. Ha. Super, zobaczymy ile to leczy. Oh yeah! Max leczy, tak? Rewelacja! Jeszcze mnie atakują te dziwne stwory. Dobra, ta broń musi się naładować. No, dawaj, dawaj! O, chyba padła nam Eilish. Raz oberwała porządnie i skończyła się zabawa. Ze strzelaniem, leczeniem. A, dobra, jeszcze jeden atak. On się cały czas leczy. Wow, 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 wow. Prawie umarłem. Dobra, już jest dobrze. Podleczyłem się troszeczkę. O, teleportacja, tak? Dobra, ostatni. Ostatni do zabicia.
No, pokaż, na co cię stać. Czemu on tak ucieka? Dobra, walić wszystkie kombosy. Nawalamy, jak wejdzie. Dobra, wszyscy zabici. No, jeden punkt życia. Jak tak bardzo mało. No, to dość ciężcy przeciwnicy nam się trafi. O nie, what the fuck? Nie, nie, ta gra mnie po prostu wykończy. Dobra, na szczęście pojawili się inni. Dobra, załatwmy to w ten sposób. No, ładnie załatwiłem to. Ładnie, ładnie. Pięknie po prostu. 25, dobra, starą ci. Okej. Dobra, nie idziemy teraz do lasu. Idziemy tam, gdzie mamy iść. Tylko nie wiem, czemu na mapce znowu się zbugowało i pokazuje zły kierunek. Nie mam pojęcia. No, teraz już jest dobrze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Coś tutaj jest, czy mi się... Nie, dobrze mi się zdawało, że coś tutaj jest ukrytego. No, co my tu możemy zebrać? Co? Okej, Buki może tu wejść. Mam nadzieję, że na górze będzie jakaś skrzyneczka. No, przepraszam za ten kaszel, ale coś mi zaschło w gardle. No, ale dość wysoko wspinamy się. Bardzo wysoko. Wow. Dobra, jeszcze tylko kilka metrów. No i mamy skrzynkę. Co będzie w skrzynce? Broń pewnie będzie. Czuję to. Buki weapon, oczywiście. Obczajmy sobie tą nową broń. Czy dobra, czy zła. Okej, okay, siła 10, kryt 15. I do tego ma enchant, że spowalnia przeciwników. Będziemy sobie jej chyba używać. Tak, będziemy jej używać. Może się przydać. No i niestety musimy wrócić tą samą drogą. I znów te przechodzenie po tych wodorostach. I w dół, lecimy. Ale to strasznie dużo czasu zajmuje. Te wspinanie się po tych... No, po tych skałach. Dobra. Okej. Chyba tu już nic więcej nie ma. Raczej nie. I lecimy, lecimy. Do miasta wreszcie. Wreszcie do miasta, hurra! Pogadamy sobie z ludźmi. A może jeszcze nie do miasta. Jeszcze zobaczymy, co tu jest. Ta drabina też wygląda dość podejrzanie. Jakieś podziemia tutaj. Okej, tu widzę, że Elko będzie mógł sobie polecieć. Ale zobaczmy, co jest jeszcze niżej. Okej, jakieś dziwne miejsce. Tutaj się nie da wejść, tutaj nic nie ma.
Tutaj też nic nie ma. I tutaj... też nic nie ma, więc tutaj Elko sobie może tylko polatać. I pewnie coś tutaj, jakieś widzę przyciski są, pewnie trzeba będzie je powłączać. I jakiś skarb pewnie zdobędziemy. Ale to nie teraz, trzeba będzie poczekać, aż będzie misja, w której Elko będzie grał. Czyli to już będzie niedługo, najprawdopodobniej. No dobra. To lecimy. O, tutaj mamy jakiegoś diabła. I am a trader to the people of Illumina and beyond. You are welcome to look over my stock. Dobra, sprzedałem mu coś. 190. Aha, więc on jednak chyba... Dobra, sprzedałem mu skóry, bo widzę, że on... dużo płaci ogólnie za wszystko. Albo to wszystko jest takie drogie. Nie mam pewności. Dobra, wszystko mu sprzedamy. I tyle. Będzie dobrze. Goodbye. Żegnamy diabełka. O, i zapis gry. To, co lubię najbardziej. Zapisywać grę. Dobra, mamy mnóstwo save'ów tutaj, widzę. Wszystkie się przydadzą. Oj. W razie, gdyby mi się coś przypomniało, albo gdyby się coś skasowało, to zawsze mamy dużo w zapasie save'ów. Dobra. Coś może dispelnąć? Tu możemy sobie popatrzeć. No właśnie, tam będzie Elko chodził. Tu jakiś przycisk włączy. I będzie wszystko dobrze. Okej. Okay. No, rzeczywiście. O, patrzcie, już zauważyłem coś fajnego. Tu można dispelnąć. Ha! Mamy przycisk i włączamy. Pyk. Coś się stało? Wow, kawałek mostu się otworzył. Co ty nie powiesz? To już od razu widać, że trzeba tutaj zejść. Bardzo proste. A wbija swoje sztylety w skały. No i jest kolejny przełączniczek. Naciśniemy? Nie, nie naciśniemy. Pójdziemy zobaczyć. Tam coś jest. Ja to czuję. Dobra, naciskamy. Dobra, i mamy cały most. Ale tu jest jeszcze coś. Co trzeba sprawdzić. Obowiązkowo. O, idź w górę, w górę, jeszcze trochę. Dobra, starczy. Teraz w bok. I w dół. Będzie kolejna skrzynka. Już prawie mogę ją zobaczyć. Gdzie jest tej skrzynko? No i w dół. Jest i skrzynka, ale najpierw rozbijemy sobie te inne skrzynki, mniej wartościowe. A pomarańczka. Co to jest? The fuck? Pieniążki? Tak, pieniążki. Znowu pieniążki. No i jeszcze dwie beczki. Pusta i pewnie ta też będzie pusta. Nie. Oho, plus 500 HP i 100 many. No i dobra, najważniejsze, skrzyneczka. Kolejna broń dla Buki, czyżby? Cat totem. Totem kota. Ciekawe, gdzie to można wsadzić. Zresztą mniejsze o to. Liczy się najważniejsze, co w tej grze to fabuła. No, wyżej. No ile na tym czasu się traci, na tym takim chodzeniu? Strasznie dużo. Oj. Dobra, wszystko w porządku. Myślałem, że coś mi się z klawiaturą zrobiło. Ale jak widać, wszystko jest ok. Dobra, mamy most, mamy wszystko. I lecimy tylko jako księżniczka Eilish. O nie, znowu wyjdą potwory.
Ja nie chcę. God damn it. 250 HP. No ona ma 300 zaledwie, dobra. Coś co daje dużo many, coś co daje dużo many. Rises SP by 20. 4 mam takie. LOL. Dobra, 100 many resa. 100 many to jest za mało. Okej, okay, to jeszcze raz. 200 myślę, że wystarczy. No i lecimy. Co nam tu wyskoczy? Czyżby nic? Jasne, nic. Tak, żeby się ładnie w rządku ustawili. Dobra, może być tak. Ale w sam środek ich trafię. Zostawcie ją, zostawcie Buki, bo was zniszczę. Pięknie, tak, ustawcie się w jednej linii. Nie będę ukrywał, ale to jest moja ulubiona broń w całej grze. Ulubiony atak. Poddaj się. Boom. Daliśmy radę. Ja i Buki. Ja i Buki daliśmy radę. O! Znowu Tetsu. To ona jeszcze nie dostała? Czegoś takiego chyba dostała już kiedyś. Teraz to wygląda zajebiście. Przed skrzydełka, kurde. Jak wróżka. Oliver Tess. She is deep within me. Eilish, the gods do not waste time on idle chatter. We are chosen. To jeszcze tylko Elko nie dostał Spirit Strike'a. Zobaczmy, co ona tu może zrobić. To kosztuje 200. Okej. Okay. Powoduje niesamowite obrażenia do przeciwnikom i zamraża ich. A to, co teraz otrzymaliśmy? Ej, no nie! Znowu potwory, dobra. To mniej więcej chyba sprawia, że wszyscy otrzymają regenerację życia. Dobra. No cóż, musimy się z nimi znowu rozprawić. Za długo tutaj po prostu stałem. O nie, o nie, o nie. Dobra, chociaż dwóch trafię. Dobra, i znów dwóch trafimy i to będzie już ich koniec. Trafię dwóch, trafię, może się uda. A, tamten się ruszył, nie udało się. Zostaw Buki. Dobra, ona już nie żyje, tak naprawdę. Chociaż może jeszcze jakaś szansa. Ale głupie, że bronie nie ładują się podczas, gdy są schowane. Dopiero jak ją wyciągniemy, to dopiero możemy czymś zaatakować. Od tyłu zaatakujemy go. A, boli, co?
Dobra, teraz byle nie za długo tutaj. Bo znowu to się źle skończy. Dobra, stąd przyszedłem. Tutaj nic nie ma i spadamy stąd jak najszybciej. Ach, te skrzydełka, które zostały, są piękne po prostu. Co my tu mamy? Dragon. Okej, nie mam Dragon Orba, więc niestety sobie nie wrzucimy takiej monety, która nam da jakąś moc. Znowu? The fuck? Skill slave. Nie ma to jak Dragon Ball. Trzeba go wykończyć, aż z bliska podejdę, żeby mocniej oberwał. Chociaż nie wiem, czy to działa w ogóle, że jak podejdę bliżej, to mocniej oberwie. Przynajmniej tak mi się wydaje. God damn it, on ma regenerację. Tu jeszcze ten zielony jest. Dobra, dwie pieczenie na jednym ogniu. Ale co za moc! Dobra. Aż tutaj się zatrzymała ta kulka. Marble Shard. Jakiś kryształ zdobyliśmy. No dobra, zobaczmy. Z tego co widziałem, to otrzymałem level nowy. I dwa punkty. Skill lub Essence. Skill. Daje nam manę. Damy tutaj. Na 100%. No i zastanówmy się, może coś bym tutaj jeszcze użył. Okej, tu mamy jakieś różne ataki, ale myślę, że jeszcze sobie klikniemy tutaj. Mi się podoba po prostu dawać w manę i w obrażenia i nawalać z tej jednej kuli. A Buki jeszcze nie otrzymała, a nie, otrzymała jakiś tam level. Power. Okej, więcej obrażeń ze standardowych ataków. Bo nią tak naprawdę nie będziemy za dużo grać, więc jej standardowe ataki wystarczą. Przynajmniej jest takie moje zdanie. Dobra, tak sobie spojrzałem tylko na chwilowo na stoper, zobaczyć ile już nagrywam, więc już 54 minuty nagrywam. I nie wiadomo, czy czasem mi się miejsce na dysku nie zacznie kończyć, ale tak sobie wyliczyłem, że miejsce na dysku starcza mi na mniej więcej godzina 30. O, popatrzymy sobie. Fajnie, możemy zobaczyć statek. Nie wiem, do czego się to przydaje, ale można sobie podziwiać widoki. Dobra. Tutaj, tutaj, tutaj. O, ktoś tu jest. Robot. Pogadajmy. Hop aboard. Okej, okay, I don't need coś tam, use the ship. A dlaczego? Bo sobie wejdziemy. O, nie można wejść. Dobra, nieważne. A ty co mi powiesz? Welcome to Transcendia Airways. Transcendia Airways. Dobra, lecimy. It would be our pleasure to take you high into the clouds, wouldn't it, number two? Indeed it would, number one. All aboard. Next stop is Transcendia, the city of steel. Wow. No i sobie lecimy do Transcendii. Ciekawe, co nas tam będzie czekało. Odpalili statek.